Witam drodzy przyjaciele i zapraszam na kanał ATECH. Dziś zaprezentujemy wam filmik, który śledzi budowę pewnego miasta. To Sabah al-Ahmad Sea City, czyli miasto w morzu. Jest to jedna z megastruktur w Kuwejcie. Pokazuje, jak daleko człowiek może przesunąć swoje granice. Rozwój tego miasta na wodzie odbywa się w 10 etapach, ale najbardziej niesamowite jest to, że jego realizacja potrwa w sumie 25 lat. Sea City jest projektowane przez brytyjskich ekspertów. Morskie miasto jest w budowie z wykopanymi już ogromnymi kanałami. Kluczowym elementem projektu jest marina i centrum handlowe. Projekt został zainspirowany przez Khalida Yusefa Al-Marzouka. Jest on bogatym kuwejskim deweloperem. Ten ogromny projekt sfinansował w całości poprzez swoją firmę La Ala. Do tej pory projekt jest realizowany przez jego syna Fawaza Khalida Al-Marzouka. Kosztów całego przedsięwzięcia tak naprawdę nie da się oszacować. Powiedział jednak, że jest to projekt wielomiliardowy. Co więcej, w całym projekcie bierze udział 2000 pracowników z 20 różnych krajów. Ale jak ich zdaniem to miasto może pomóc? Przede wszystkim dotyczy to mieszkańców. Ucieczka z zakorkowanego miasta będzie przyciągać do uczynienia Sabah al-Ahmad ich głównym miejscem zamieszkania. Przynajmniej taka jest nadzieja. Ponadto Kuwejtczycy prawdopodobnie zainwestują swój majątek w aktywa, które zapewnią krajowi przyszłość po wydobyciu ropy naftowej. Sea City docelowo planowane jest na 250 tysięcy mieszkańców, a na dodatek będzie miało 200 km plaż. Po zakończeniu budowy Sea City będzie mniej więcej wielkości Manhattanu. Jak jednak udało się wznieść takie wysokie budynki? Aby się o tym przekonać, przyjrzyjmy się, czym charakteryzuje się Kuwejt. Jest to rzeczywiście jeden z największych krajów wydobywających ropę naftową na świecie, a kraj pokazuje swoje bogactwo za pomocą ekstrawaganckich budynków. Te okazałe budowle to sposób na przygotowanie się do końca ery ropy naftowej. I tak, ropa nie jest zasobem nieskończonym i z każdym dniem ucieka jej nieco więcej. Z drugiej strony światowa konsumpcja rośnie z dnia na dzień, ale Kuwejt jest świadomy tej wady swojej gospodarki. Stara się nie być zbytnio uzależniony tylko od jednego zasobu. Jego celem jest stanie się największą atrakcją turystyczną w Zatoce Perskiej. I aby to osiągnąć, kraj wydaje miliardy dolarów na liczne budowy. Stworzenie miasta na morzu jest jednym z jego głównych projektów. Znane jako Sea City to prawdziwe wyzwanie technologiczne. Zanim przejdziemy dalej, konieczna jest krótka chronologia rozwoju projektu. Zanurzmy się w nią. Idea Sea City nie jest wcale nowa. Już w 1986 roku ogłoszono projekt budowy miasta na pustyni. Jednak wiele problemów opóźniało jego realizację. Dużym utrudnieniem był sam charakter terenu. Oczywiście bardzo ciężko jest zbudować budynki na piasku. Jednak największym problemem była inwazja na kraj przez sąsiada. Irak w 1990 roku. Kuwejtowi i jego sojusznikom udało się jednak odeprzeć najeźdźców. Wojna pozostawiła jednak ogromne blizny. W wyniku różnych incydentów budowa została niemalże zaniechana. Sea City musiało zostać zatrzymane. Próby ponownego uruchomienia projektu podjęto w 2003 roku, jednak po raz kolejny wojna zahamowała ten ambitny projekt. Amerykańska interwencja w Iraku zakłóciła sytuację wszystkich jego sąsiadów, takich jak Kuwejt. Dopiero w 2011 roku, pod koniec wojny w Iraku, projekt zostaje przyjęty przez szejka Fawaza. Jego celem jest dokończenie budowy tego miasta na morzu. Dodatkowo wprowadził nawet kilka istotnych zmian. Chce, aby to miejsce stało się symbolem potęgi gospodarczej Kuwejtu. Nazwał je Sabah al-Ahmad Sea City, po głowie państwa. Ten mega projekt miał jednak różne przerwy, a deweloperzy wydali miliardy dolarów. Czym jednak ten projekt różni się od innych konstrukcji na całym świecie? Co dodali budowniczy? Jak już wcześniej wspominaliśmy, Sea City to prawdziwy wyczyn technologiczny. Jest to miasto, które dosłownie wyłania się z pustyni. Dodatkowo zmiany w pierwotnym planie pozwoliły na przedostanie się z morza do wnętrza. Dzięki temu miasto uzyskało swój obecny kształt. Zmienia się w prawdziwy nadmorski kurort z białymi piaskami i lazurowym morzem. Wszystko to jest możliwe dzięki różnym kanałom, które zasilają jego sztuczne wyspy. Powstały one poprzez wkopanie się w pustynię i umożliwienie głębokiej penetracji morza. Kraj chce też uczynić Sea City wizytówkę, która przyciągnie dużych inwestorów. W tym celu w mieście zainstalowano mariny. Mogą one pomieścić wszystkie typy statków. Inicjatywa ta doprowadziła do wzrostu sprzedaży łodzi rekreacyjnych, a co za tym idzie, również liczby osób zamożnych. Ale to nie wszystko. Producenci chcą pchnąć swój projekt jeszcze dalej. Aby to zrobić, współpracują z różnymi naukowcami. Celem jest stworzenie flory i fauny dla tego miasta.
to wydaje się być naprawdę cudowne. W rzeczywistości linia brzegowa potrzebuje pokrywy roślinnej, aby walczyć z korozją. Sztuczny ekosystem zapewnia również pogodne środowisko dla mieszkańców. Badane są również drogi wodne. Celem jest rozwój całego ekosystemu morskiego. Naukowcy planują zainstalować liczne gatunki zwierząt. Sea City staje się oazą na środku pustyni. Jest to sposób na przyciągnięcie bardzo wielu turystów. Rzeczywiście, Kuwait jest uważany przez wielu ekspertów za trudne miejsce do życia. Z tak zielonym środowiskiem jak Sea City, kraj staje się krainą mile widzianą przez dużych inwestorów. Nie jest dla nikogo zaskoczeniem, że ten projekt jest dosyć kosztowny i to w miliardach dolarów, ale czy ta inwestycja w końcu się zwróci? Tak, kraj znalazł alternatywę dla gospodarki opartej na ropie naftowej. Wiele krajów arabskich już dokonało tego typu inwestycji. Jest tak w przypadku Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wszyscy wiedzą, że ropa skończy się za kilka lat. Robiąc to, Kuwait zapewnia sobie ożywienie gospodarcze po surowcu. Kraj kontynuuje w tym kierunku kolejne budowy. Szejk Fawaz chce zdywersyfikować gospodarkę. Chce rozwijać wszystkie sektory działalności. Ponadto sektorami, których najbardziej dotyczy projekt Sea City, są rybołówstwo, przemysł naftowy i handel. Dlatego szejk zamierza stworzyć gigantyczne centrum handlowe. Celem jest przyciągnięcie najbogatszych osobistości świata do pobytu w Sea City. Ale projekt to nie tylko inwestorzy. Stworzy miejsca pracy dla wielu pracowników lokalnych i zagranicznych. Kuwait stał się wręcz domem dla wielu narodowości z całego świata, a budowlańcy zawsze szukają chętnie nowych wyzwań. Chodzi tym razem o zarządzanie potrzebami i komfortem mieszkańców. W tym celu zainstalowano tysiące kilometrów kabli do dystrybucji energii elektrycznej. Pokazuje to, jak komfort jest kluczowym czynnikiem w budowie Sea City i jak bardzo przykłada się do niego uwagę. To samo dotyczy systemu oczyszczania ścieków. Budowniczowie uwzględnili możliwość wzrostu liczby ludności. Jednak pojawia się bardzo wiele głosów kwestionujących rzeczywiste wydatki związane z tym przedsięwzięciem. Czy naprawdę jest warte swojej bardzo wysokiej ceny finansowej? Czy jednak, być może, niesensowniej byłoby zainwestować w inne rzeczy? Przyszłość pokaże, bo szacuje się, że projekt zostanie ukończony za kolejne 6 lat, licząc od teraz. Nasz film dobiega już końca. Mamy nadzieję, że Ci się podobało. Daj nam znać w komentarzu. Nie zapomnij zasubskrybować, jeśli jesteś nowy na kanale, oraz włączyć powiadomienia, aby być informowanym o naszych kolejnych filmach. Przy okazji zostaw nam małego lajka, jeśli masz ochotę. Dzięki i do zobaczenia wkrótce na ATech.